Cześć! To Magda i vlog Żyj pełnią życia. Witajcie w kolejnym tygodniu zwycięstwa w Panu Jezusie Chrystusie. Dzisiaj porozmawiamy o polityce. Nie do końca. Aczkolwiek trochę zahaczę o ten temat. O czym porozmawiamy dokładnie? Dlaczego modlę się za rządzących? Myślę, że to jest bardzo ważny temat i Pan Bóg mi położył go na sercu. I bardzo jestem ciekawa, czy w ogóle modlicie się za rządzących? Piszcie w komentarzach, ciekawa jestem. A ja Wam powiem, dlaczego ja się modlę. Modlę się przede wszystkim dlatego, że jest to Boże polecenie. Nie wiem, czy kojarzycie ten fragment. Jeśli nie kojarzycie, to go przeczytam. Jak kojarzycie, to też go przeczytam. 1 Tymoteusza 2, 1-4. Zalecam więc przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Więc po pierwsze, Pan Bóg mówi, że to jest Jego zalecenie. Że mamy się modlić za królów i wszystkich sprawujących władzę. A to oznacza, że ja się wcale nie muszę zgadzać z tymi osobami, które rządzą. Nie muszę mieć tych samych poglądów. Ale powinnam się modlić dlatego, że jest to napisane w Bożym Słowie. Ludzie mają różne wymówki właśnie, mogą mieć takie wymówki, ale ja nie głosowałem na tą osobę. Ja nie głosowałem na tego prezydenta. Ja nie głosowałem na tą partię, która rządzi. Albo właśnie nie zgadzam się z poglądami tej rządzących. Albo jeszcze inna wymówka, nie interesuję się kompletnie polityką. Albo nie mam czasu na modlitwę jeszcze w tej sprawie. Ja mam wystarczająco moich spraw. Albo jeszcze jest takie taka wymówka, chrześcijanie nie powinni zajmować się polityką. To są różne takie stwierdzenia, które też myślę czasem mogą być dla nas wymówką. Natomiast jeśli jest to jasno napisane w Słowie, to my mamy się modlić. Czy to oznacza, że mamy nie zwracać uwagi na rzeczy, które nie są zgodne z Bożym Słowem? Nie, to kompletnie tego nie oznacza. My wciąż mamy w pewien sposób oceniać też to, co robi władza. Jeśli coś jest niezgodne z Bożym Słowem, to nie możemy iść za tym. To powinniśmy w cudzysłowie bić na raban. Powinniśmy działać, powinniśmy, nie wiem, jakieś petycje podpisywać i tak dalej. Więc oddzielmy te dwie rzeczy. Błogosławić i modlić się za rządzących to jedno, a widzieć niezgodność ich działania z Bożym prawem i odpowiedzialność naszą, żeby reagować, to jest zupełnie inna sprawa. I jedną rzecz trzeba robić, i drugą rzecz trzeba robić. To, co ja zrobiłam też po to, żeby oprócz takiego ogólnego modlenia się za rząd, za prezydenta, praktycznie działać, to kiedyś była taka akcja wylosuj posła i się módl za niego. I wylosowałam takiego posła i mam go wpisanego i to jeszcze było w poprzedniej kadencji parlamentu i on też jest w tej samej kadencji. Sprawdziłam, że jest tej samej i cały czas się za niego modlę. I nieważne z jakiego jest klubu, wylosuj sobie takiego posła i módl się za niego. To kompletnie nie jest ważne. Oczywiście zastanawiałam się, a czy wylosuję z takiego, który popieram, czy nie. Ale stwierdziłam, bez względu na wszystko, ja się będę modlić za tego posła, ponieważ jest tak napisane w Bożym Słowie. Dlaczego oprócz tego, że robię to z posłuszeństwa, dlaczego jeszcze to robię? W ogóle też tak na marginesie, bo to się opłaca, bo jest napisane, że jeśli będziemy się modlić, to będziemy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. Od tego, czy my wierzący się modlimy, zależy to, czy my wierzący będziemy mogli mieć dobre życie. Więc to jest ważne, więc to się opłaca. Ale drugi punkt, dlaczego modlę się za rządzących, jest to, bo przejmuję się i troszczę mój kraj. Oprócz tego, że to jest napisane w Słowie Bożym, ja przejmuję się i troszczę mój kraj. Więc będę się modlić za danego prezydenta i za danego premiera i za danych ministrów, bo przejmuje mnie los mojego kraju.
I albo będę się modlić, żeby właśnie Bóg dawał jeszcze lepsze rządy, albo w ogóle lepsze rządy, bo na przykład uważam, że nie są dobre. Ja nie odnoszę się do obecnej sytuacji politycznej. Kompletnie nie odnoszę się. Ja mówię generalnie nie chcę tutaj spraw politycznych poruszać stricte. Ale bywały takie momenty, kiedy modliłam się: Boże, albo zmień wewnętrznie tą osobę, bo widzę, że nie działa w Twoim duchu, albo zmień ją na stanowisku. I tak też możemy się modlić. Bo mówimy: Boże, to nie jest, my widzimy, że to nie przynosi Tobie chwały. I trzeci punkt, dlaczego się modlę? Bo pragnę nawrócenia wszystkich ludzi. I taki poseł, albo taki minister, albo taki premier, albo prezydent też jest po prostu człowiekiem, który potrzebuje zbawienia. Więc nie zawsze wszyscy rządzący są nawróceni. Więc także z tego faktu warto modlić się za rządzących. I to by było na tyle. Chciałam Was zainspirować do tego, jeśli jeszcze się nie modlicie, zachęcam, żebyście się zaczęli modlić i żebyśmy widzieli zmiany w naszym kraju, także ze względu na to, że po prostu jesteśmy wierni w modlitwie. I żebyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. Pozdrawiam Was serdecznie, lajkujcie, subskrybujcie, wspierajcie na Patronite. Dziękuję, że jesteście. Do zobaczenia. I know he's coming again. I know he's coming again.